Rejestrując się w platformie gamerhash.com, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox. Zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Battlefield 1 i będziemy zaczynać ostatnią historię, jaką tutaj mamy. Tym razem dołączymy do Laurensa z Arabii i będziemy brać udział w pustynnej kampanii przeciw Imperium Osmańskiemu. Zaczynajmy więc bez zbędnego przedłużania. Walki powstańcze na pustyniach Arabii trwały wiele lat przed moim przybyciem do Francji. Zjednoczone plemiona Beduinów walczyły w wojnie, która bardzo różniła się od walk toczonych w okopach. Używając małych, mobilnych oddziałów, rzuciły wyzwanie potędze Imperium i skupiły swe siły wokół jednego, wpływowego wojownika. Wokół idei wolności i zmiany. No to zaczynajmy. Ciekawi mnie, kim będziemy grać. Raczej kobieta, jak było pokazane na miniaturce. Tak to nazwijmy miniaturką. Półwysep Arabski. Przepastny ocean piasku i spalonych gorącym słońcem skał. A pod bezkresnymi wydmami ropa, czarne złoto, krew i życie nowego mechanicznego stulecia. Od ponad 400 lat pełnię władzy nad piaszczystymi ziemiami dzierży Imperium Osmańskie. Nie wszyscy jednak ten fakt akceptują. Grupki Beduinów zjednoczyły się, by walczyć przeciw Imperium. Uderzają bez ostrzeżenia i znikają wśród piasków. W walce pomaga im brytyjski oficer, którego dokonania okryły się sławą. Dziś znany jest światu jako Laurens z Arabii. Na pustyni polegasz na planowaniu, ale liczysz też na łód szczęścia. Szczęście uśmiechnęło się do nas, gdy dowiedzieliśmy się o wykolejonym osmańskim pociągu, przewożącym pewien interesujący ładunek. W sumie ciekawie się na razie zapowiada, mamy już konia. Do Osmańczyków, którzy przeżyli katastrofę, dołączył niewielki patrol. Razem pilnowali wraku i czekali na posiłki. Dość dużo tutaj przeciwników mamy, a raczej żadnej broni nie posiadamy. Mamy nowy cel. W sumie, łatwiutko może być. Tylko gdzie ten was jest? Chyba już go namierzyłem, mniej więcej. Samotny wojownik ma nad oddziałem jedną przewagę. Może przemieszczać się niezauważenie. Spróbujmy może najpierw tego po lewej wykończyć, po cichu. Dobra, i mamy już broń. Beduini walczyli niekonwencjonalnymi metodami. Bronią, którą dobrze znali. Ich najważniejszymi atutami były wytrwałość, inteligencja i odwaga. Spróbujmy teraz zawieźć tego po prawej, który jest niedaleko konia. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Przydałaby się druga broń. Mam nadzieję, że będziemy mogli podnieść kolejną. Na razie zajmuję się koniem, super. Już nie. Jak się tylko obróci, moglibyśmy go niby zwabić tutaj chyba. Już prawie na zwykły byłby przypomniosły. Mamy jednak zwabianiem, to spoko. Miał jakąś broń? Niby... chyba nie.
Na razie nie będziemy chodzić do konia. Musimy chyba przeszukać ten domek. Mamy jakąś niby broń tutaj. Jakieś granaty. Podnieśmy sobie chętnie. I co tutaj jeszcze? Coś lepszego chyba. Karabinek. Potężnie wygląda, tak szczerze. Mamy jeszcze rozstawianie dwójnogu? Czy będziemy mogli chyba jakoś stabilniej strzelać? Tutaj mamy jeszcze kolejnego. Ten nas chyba usłyszał jakoś. Teraz będziemy mogli tam posiadać, ale ja na razie chcę ich po cichu powykańczyć, bo to jest znacznie za dużo. Chociaż mamy dość dużo amunicji, moglibyśmy niby spróbować ich jakoś wytłuc jeden za drugim. Oby nas nie widział. Jest łabuże, się tutaj robi, piaskowa. Nie widział nas chyba tamten. Na razie ma lekkie podejrzenie. Będziemy mogli go teraz łatwiutko zajść, bo on tutaj podejdzie. Nie ma żadnej tutaj ochrony zbytnio. Tam jest jeszcze kolejny. I jeszcze kolejny przeciwnik tutaj. No to nieźle tutaj może być. Staramy się robić to, co w naszym mniemaniu jest słuszne. I nie mamy litości dla tych, którzy stają nam na drodze. Niech tylko bliżej podejdzie, bo nie chcesz tak bardzo ryzykować. Dobra, chodź tutaj. Nie chcę używać broni, bo to będzie na pewno bardzo głośne. A zwabilibyśmy przynajmniej 5-6 przeciwników. Dobra, pójdźmy może jakoś bokiem. Będzie spoko, mi się tak zdaje. Tylko martwi mnie przeciwnik, który idzie tędy. I też tutaj ten obok. Nikogo chyba tutaj już po bokach nie ma. Jakbyśmy chcieli tego zajść przed nami, to tamten może nas zauważyć. Jakby tamten nas zauważył, to już zwabiłby wszystkich. Tam mamy ten własny niby, ale to jest za dużo przeciwników jak dla mnie. Musielibyśmy kogoś zabić. Może rzućmy tam wabik. Widzieli nas tutaj? Spróbujmy może jakoś odwrócić ich uwagę. Fajnie by było, mamy tutaj 5 przeciwników. Kurde, pociski nam się już skończyły. Musimy przeładować. Dobra, jeszcze poczekajmy na odnowienie HP i będziemy mogli lecieć. Tylko dwóch zostało. Chciałem to po cichu zrobić. Nie wyszło nam coś. Ten miał chyba jakąś wyrzutnię, rakiet mi się tak zdaje. W sumie nawet do... Jeśli twój wróg ma lepszą broń i wyposażenie, okradnij wroga. Zdaje mi się, że i tak musieliśmy tych przeciwników tutaj pozabijać, by innego wejścia tutaj by raczej nie było. Ależ kto wie. Wychodź! To koniec! Pewnie sobie myślałeś, że nie będziemy wystarczająco dobrzy, by cię dopaść. Loren się zarabi. Właściwie to... To miałem nadzieję, że zdołacie. Elorens. Przyznaję, bardzo sprytne. Myśliwy staje się zwierzyną. A ty kim jesteś? Urocza jesteś, moja droga. Achmed. Urocza? Gdyby nie tacy jak ty, byłabym wolna. Wolna, tak? Wolna będziesz po śmierci. I śpieszę ci donieść, że Imperium zamierza spełnić twoje życzenie. I to szybko. Na
nawet teraz. Stalowy potwór przemierza te pustynie, niszcząc waszych sojuszników, wasze rodziny, wasze domy. Już nie ukryjecie się przed nami! Nie uciekniecie! A wszystko, co znacie, wszystko, co kochacie, stanie się prochem. Damy wam wolność. W grobie. Szmiop! Saru! Wiem, że niczego bardziej nie pragniesz, niż zedrzeć skórę z jego stóp i posłać go całkiem nago na pustynię na pewną śmierć. Zastanów się jednak. Masz rację. Przepraszam, wybacz mojej porywczej przyjaciółce. Opowiesz mi o tym, jak oszukać twój pociąg, abyśmy mogli go zwabić w pułapkę i zniszczyć. Nic z tego. Nawiązanie łączności z pociągiem jest niestety nieosiągalne bez specjalnej książki szyfrów. O, na przykład takie jak ta? Nie uda wam się powstrzymać rozwoju techniki! I kiedyś świat wam odbierze ziemię waszych ojców i pokłady czarnego złota pod tymi piaskami! To się okaże, przyjaciel. Samo zdobycie książki szyfrów oczywiście nie wystarczyło. Aby zniszczyć żelaznego smoka Kanawara, jak nazywali go Osmańczycy, musieliśmy wysłać do jego załogi 3 zaszyfrowane wiadomości z rozkazem odwrotu. Wzdłuż torów kolejowych rozrzucone były osmańskie posterunki. Ich dowódcy mieli tulejki meldunkowe na ważne wiadomości. Musieliśmy ich użyć do wysłania rozkazów. W przeciwnym razie pociąg by je zignorował. Przeniknięcie do wioski nie było łatwym zadaniem. Okupował ją bowiem oddział osmańskich żołnierzy. Osmańczycy założyli w odległym zakątku pustyni posterunek. Jest słabo broniony, ale pełen broni i pojazdów. Najwyraźniej nie spodziewają się ataku. Wyposażenie może się przydać, o ile zechcesz go użyć. Prastare ruiny były jedynym śladem istnienia dawno zapomnianej cywilizacji. Osmańczycy zapełnili je nowoczesnymi pojazdami pancernymi i działami. Zlikwidować 3 dowódców, przejąć 3 tulejki meldunkowe i wysłać w nich fałszywe rozkazy. Tylko od Zary zależało, jak wykona tę niebezpieczną, ryzykowną misję. W sumie, co to dla nas? Skoro już taką drogę przeszliśmy. Więc tak, mamy dotrzeć i przeszukaj wybrany osmański posterunek. Tam chyba nie chce się zbliżać, tam jest jakieś auto. Mamy tutaj konia. Tam moglibyśmy niby pójść. Chociaż jeszcze mamy tutaj trzeci posterunek. Tutaj ktoś jedzie, mamy tutaj jeszcze trzeci posterunek. Chyba najbardziej oddalony od tych wszystkich, więc raczej nie powinno być przypału. Dość blisko są te posterunki, więc nie wiem, czy opłacałoby się wybierać te dwa. Lepiej chyba pójść tam. Ale zdaje mi się, że lepszy będzie ten, bo tam już jadą przeciwnicy. Więc tutaj musimy chyba jakoś zejść, mi się tak zdaje. Raczej nie mamy wyjścia, musimy drugą stronę sobie tutaj poschodzić. Kurde, ten wydaje się być łatwym nawet do przejęcia. Jest najdalej odsunięty od tych wszystkich. Są duże budowle nawet, więc mielibyśmy się za czym chować. A mamy przeszukać to posterunki, jeden wybrany. Więc poczekajmy na to autarz. Ominie nas. Myślałem, że już umrzemy, ale na szczęście nie. Więc tak, to auto teraz będzie sobie tutaj wracało, więc znajdźmy jakąś kryjówkę. Dobra, jak to wygląda? Jest tam daleko. Czyli on jeździ chyba po wszystkich posterunkach. Tutaj mamy naszego konia niby. Ale jedno co chcę zrobić, to chodzić po cichu. Może wejdźmy sobie na samą górę i zobaczmy, jak to niby wygląda tutaj. Żadnych przeciwników tutaj na razie nie widzę.
tamtej mojej chatce też chyba nikogo nie ma. Więc na razie idźmy do przodu. Mam nadzieję, że jak wzbudzimy alarm, to nie będzie przypału zbytniego. To jest kolejny koń po lewej stronie. O! W sumie spoko, mamy wyeliminować dwójce. Wydaje się być proste, ale zobaczymy, jak to zaraz wyjdzie. Dalej mam uczuć, że jak chodzimy po kucaku, to dalej jesteśmy mega głośni. Jakbym był dowódcą, to schowałbym się ciekawe gdzie, chyba w tych budynkach po lewej, bo wyglądają na lepsze. Tutaj mam jakieś flagi z przodu. Tak, raczej tutaj po lewej bym się schował, bo to jest drut kolczasty nawet. Trzeba by chyba wyjść na jakąś górę, mi się tak zdaje. Chociaż może tędy nawet wystarczy. Dobra, niestety chyba aktywowaliśmy jakiś alarm. A w zasadzie tylko tak jakby obudziliśmy przeciwnika, tak to nazwijmy, bo zaczyna podejrzewać, że coś tutaj się kręci. A raczej ktoś. Na razie jest chyba z tyłu budynku. Chodzi na samą górę. Kurde, i co teraz by tutaj zrobić? W sumie można niby podejść tam do niego, nie? Czy to będzie dobry pomysł? I go zanurzać, ale nie mamy dostępu do góry. Mamy jednak. Dobra, zanurzowany na szczęście. Więc teraz tak. Auto zaraz będzie tutaj przyjeżdżało. Można pójść do tamtego budynku z przodu. Kolejny tutaj jest gdzieś przeciwnik. No, idzie nawet tutaj. W sumie można tak powoli pozabijać tych przeciwników. Nie powinien być jakimś wyzwaniem. No, jednak schodzi z tej drabiny. Gdzie idzie? Do naszego wabiku chyba. O kurde, to jest ten Slaintrollerem, no to nic mu raczej nie zrobimy. Trzeba zabić dowódcę. Jak widzę po tym terenie, jaki tutaj mamy do dyspozycji na razie, to musimy raczej iść w tamtą stronę, bo jesteśmy na na samym końcu kółka. Trochę. Kurde, idzie tutaj ten z flamethrowerem. Dobra, musimy pójść raczej w lewą stronę, do tamtych budynków. Tam mamy jeszcze jednego przeciwnika. Chcę to zrobić maksymalnie po cichu, jak się da. Wszedł tutaj. Dobra, już weźmy ten alarm, uruchommy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł na pewno. Ten Slaintroller sobie... O kurde, plecy! Kurde, no, prawie, prawie. Tym razem wybrałem inną drogę dojścia tutaj. Wybrałem podejście bardziej od lewej strony, tak full na lewo. Obeszliśmy tego Slaintrollerem, zabiłem teraz przed chwilą jednego typka. Tamten Slaintrollerem właśnie świeci się na żółto, czyli ma jakieś podejrzenia względem tego, że ktoś tutaj właśnie jest. Czekam, aż teraz to auto odjedzie sobie. I już ten okrąg, w którym mamy poszukiwanego tego właśnie dowódcę, zmniejsza się i mamy go właśnie tutaj na tym daszku.
Więc spróbujmy może... Tam są drzwi, będzie można wyjść na górę. O nie, 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 chwila. Tutaj jest jeszcze jeden. Można go niby zwabić gdzieś, dostał. Zainteresował się naszym tym wabikiem, więc... Niech pójdzie w tą stronę. Kurde, ale tamten dowódca też się zainteresował tym dźwiękiem. Nie wiem, czy jak go zabijemy, to automatycznie skończy nam się misja. Czy będziemy musieli jeszcze z tego uciec? Mógłbym go niby spróbować zestrzelić z tego miejsca. Nie wiem, czy to jest dobre wyjście. Chociaż zwabiamy go tutaj. Raz się żyje. Zabity, tak. Przejmij torby dowódcy. No nie wiem, czy to będzie teraz takie łatwiutkie. I bardziej się boję tego splinterorem typka. Ale ostatnim razem zabiłem go chyba na kilka pocisków z naszej drugiej broni. Na razie nie chcę tam się zbliżać, bo wiem, że jest ten chłop z flamethrowerem gdzieś po prawej stronie był. Więc boję się, wolę utrzymać odległość, bo jednak on nie może nas atakować. Nie może nas atakować w danej odległości. Dobra, auto tutaj przyjechało, ciekawe czy zainteresowało się nami teraz. Jeżeli nie, to będzie mega dobrze. Dobra, by odjechało sobie teraz. Jedzie sobie dalej, super. Dobra, teraz chyba... Jak tak patrzę, nikogo tutaj nie ma, więc... Sobie niby zejdźmy teraz, kurde, upadliśmy. Wzbudziłem kogoś podejrzenia tutaj, kolejne podejrzenia. Chłop z flamethrowerem dostał, palimy gumę teraz. Niby sobie wybuchnął. Ale i tak dalej mam podejrzenie, że ktoś tutaj może być. Na wszelki przeładujmy sobie właśnie tą naszą mocną broń. I w sumie podnieś torbę. Co to? Co to w zasadzie było? Myślisz fałszywą wiadomość. Czyli chyba coś damy gołębiowi. Gołębiu? Nie wiem jak to się odmienia tą nazwę. Ale najpierw chciałbym jeszcze tamtego ostatniego przeciwnika wyeliminować. Chociaż... Jest za budynkiem, nie wiem czy mi się chce aż taką drogę iść. Więc sobie zejdźmy może jakoś po cichu tędy, nie będę brać karabinu. Bo jednak on jest mega głośny, a tego nie chciałbym robić. Bo nie wiem czy nie zabiją tego gołębia, jak będziemy właśnie aktywować tą. Czy coś się stanie. W sumie tutaj to już jest, więc weźmy gołąbkę, aktywujmy. I co, wykonane? W sumie. Jeden rozkaz nie wystarczył. Osmański protokół wymagał trzykrotnego potwierdzenia wiadomości, nim załoga pociągu mogła ją uznać za autentyczną. Przykre kolejne osmańskie posterunki. O kurde! O kurde, dobra. W sumie... Zaliczyliśmy ten najdalszy, więc teraz można niby by pójść do tego... którego? Tego przed nami, on jest chyba najbliżej. Nie wiem, czy się opłaca brać konia, skoro tutaj jest właśnie pojazd przeciwnika, którym sobie podróżuję. Zobaczmy, co tutaj mamy. Co to za broń, karabin? Nie, soczewka, to jest chyba jakaś snajperka. Weźmy ją sobie. W sumie, nawet spoko wygląda. Ma jeszcze najlepszy celownik, to jest co, granaty trzonowe. Weźmy sobie też. Więc teraz lećmy do tego przed nami. Szkoda, że nie wziąłem tego konia jednak. Wydaje mi się, że byłby pomocny. To mega pomocny, jak trochę tej drogi mamy.
Szczerze, trochę dziwne, że na początku misji mieliśmy tylko wybrać jeden posterunek, a to nagle trzy. Chociaż więcej zabawy. Chociaż czuję, że to jest takie sztuczne wydłużanie gry. Mam takie lekkawe wrażenie, tak jak dajmy na to w Destiny 2 chyba tak było, że musieliśmy uruchomić jakimś tam mechanizm, ale jednak nie zadziałało to, pomimo tego, że godzinę robiliśmy misję. Potem jeszcze musieliśmy automatycznie, ręcznie uruchomić jakąś tam dźwignię, żeby wszystko zadziałało, więc czuję, że to jest coś podobnego właśnie. O kurde, jadą tutaj. Może nie zauważą nas w krzaku. Mam nadzieję. O kurde, nie zauważyli. Teraz palimy gumę tutaj. Nowy cel misji, wyeliminuj dowódca, no to kolejny będzie. Gryźć piach? Tak się chyba mówiło, jak się go nie zabijało. Skoro tamten był na wysokim budynku, to sądzę, że ten też gdzieś będzie tutaj. To było bardzo bliski. Ale lećmy dalej do przodu. Tutaj mamy niby jakiegoś typka, ale wejdźmy sobie do góry. Tutaj mamy przewagę wysokości. Czyli możemy się rozglądać, gdzie co jest. Tutaj mamy jeszcze jednego typka, który steruje tym całym działem. Jakieś namioty chyba od medyków. Kolejny zanurzowany. I to był cel? O kurde. Ale super. Myślałem, że to był jakiś randomowy przeciwnik. Kolejny. Jakąś małą zawleczkę podnieśliśmy? Czy co to praktycznie było? Kurde, ten przeciwnik, który mnie... wzbudza we mnie podejrzenie lekkawe. Ale lećmy dalej. Kolejny tutaj gdzieś jest. W sumie, lećmy tutaj. Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł. Nie krzyknął, nie krzyknął. Nic, kompletnie nic, super. Teraz tam się odwróci, więc można lecieć. Dobra, jeszcze ostatni gołąb został nam. Został nam ostatni. Od postawy Zary zależało bardzo dużo. Nie miałem jednak wątpliwości, że poradzi sobie śpiewająco. I poradzimy sobie śpiewająco, ale to dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Do następnego odcinka. Siemka.